Witamy, witamy Państwa. Warunkiem prowadzenia bloga. Witamy Państwa w Radiu Tok FM Conchita Extra. No mamy tutaj powietrze saskie, nawet możemy przymknąć troszeczkę, chociaż dzisiaj na wielki upał idzie, proszę Państwa. 14 lipca 2014. Zobaczmy, co tu się dzieje w ogóle na świecie, bo żeśmy dopiero przebudzili się, proszę Państwa, po tych awanturach, po tych kłótniach, po tych słowach, różnych takich słowach trudnych, no, którymi to słowami oszukuje szatan, którymi to słowami oszukuje diabeł dla świętych świadków w dniach ostatnich. Nie jest to, proszę Państwa, temat nowy, jest to temat stary jak świat, saduceuszy i faryzeuszy. To przecież nawet już od starożytnego Egiptu, proszę Państwa, starożytni kapłani egipscy zawsze byli bardziej wykształceni niż faraon, niż król, pan i władca, i musieli go wykiwać. No to dlatego też, proszę Państwa, przyszedł już teraz czas najwyższy, przyszedł, żeby tej religii dać pałubie. No, ale to nikt nie przypuszczał, nikt nie spodziewał się, że to tak właśnie ma być, i to już teraz. Parę rzeczy, które się spodobają lub nie spodobają, i już. Tylko teraz pytanie brzmi, czy faktycznie to jest jedyny problem, czy to jest jedyny powód? Czy też nie jest tak, że krytycy w którymś momencie zaczęli coś robić źle? Czy to nie jest tak, że, no, rzucam takie hasło na przykład, istniało coś takiego, czy wciąż istnieje? Krytyk, który lub chwalił bez względu na jakieś swoje afiliacje, tym bardziej, że tych afiliacji nie miał, albo one były niewidoczne, albo nieistotne. Dzisiaj, kiedy mówimy o krytykach, to myślimy o krytykach związanych z jakimś środowiskiem, ze środowiskiem X albo Y, albo ze środowiskiem czasopismu, magazynu lub koncernu medialnego, gdzie oczywiście pojawiają się, niby mamy teorię chińskiego muru pomiędzy sprzedażą, prawda, wydawnictwem, ale gdzie często niejasne są te powiązania, gdzie czasami krytyk zamiast skrytykować i walnąć, pisze tak, że wiemy, że chce powiedzieć, że mu się nie podoba, ale też wiemy, czujemy, że pisze tak, jakby nie chciał powiedzieć, że mu się nie podoba. I czy jednym z powodów właśnie jak gdyby alternatywnego świata krytyki, w cudzysłowie, nie jest to, że krytycy troszeczkę zaczęli się... Szukam dobrego słowa. No proszę, proszę, korumpować. Nie, to zbyt za mocne. Oportunizować, jakoś dostosowywać. Złagodnieli, ale w związku z tym przestali być atrakcyjni. To jest tak i nie tak, powiedziałbym. Z jednej strony tych środowisk, do których może przykleić się krytyk, nie ma aż tak wiele. W przypadku krytyki filmowej pewnie firmy dystrybucyjne, czy wytwórnie, czy pewne środowiska twórców, czy osób zainteresowanych mogą taką siłę magnetyczną dla krytyka mieć. Jakieś w mikroskali środowiska teatralne. Owszem, w przypadku literatury sprawa jest już właściwie dużo bardziej skomplikowana, bo te środowiska, opcje, orientacje, one były związane z istnieniem, żywym istnieniem czasopism literackich, redakcji literackich, tygodników, dwutygodników i tak dalej. Otóż dzisiaj rzecz wygląda w ten sposób, że tygodnika literackiego w Polsce nie ma, dwutygodnika nie ma, miesięczniki są dwumiesięcznikami, kwartalniki półrocznikami, tak? One niekiedy są bardzo interesujące i wartościowe, ale są w ogólności słabe, prawda? Znaczy są ich wpływ na rzeczywistość jest dość słaby. Więc z kim się... literatury w tygodnikach? Nie mamy, te działy są niewielkie, to po pierwsze. One się uniformizują, upodobniają do siebie i także do, powiedziałbym, innych działów, w których dokonuje się taka szybka obsługa informacyjno-recenzencka, powiedziałbym, prawda? Dosyć krótkie teksty, stosunkowo mało dyskusji, pójście za rynkiem w tym znaczeniu, że musimy napisać dlatego, że to odniosło sukces, nie po to, żeby temu sukcesowi się przeciwstawić, tylko raczej, żeby się dać mu ponieść, prawda? Jakieś gwiazdki, rankingi, taki audyt, powiedziałbym, i kultura bestsellera, one wydają się tutaj jakoś nieuchronne. Nie powiem, że we wszystkich tytułach, ale jednak w pewnej części tytułów prowadzących w ogóle jeszcze działy recenzji książkowej, to jest przecież widoczne. I czy to psuje autorów? Może nie w tym znaczeniu, że ich mikro korumpuje,
Mikro, dlatego że oczywiście korupcja jest tu słowem za dużym, dlatego że z prostego powodu ci, którzy chcieliby skorumpować, właściwie nie istnieją, nie mają czym i właściwie jak mieliby to zrobić i po co i tak dalej, to byłoby wszystko na krótkich nóżkach biegało i nie za wiele niosło ze sobą. Powiedzmy w ten sposób, nie idealistycznie, ale praktycznie ta korupcja jest tu bezsensowna. Ale pewien rodzaj takiej konformizacji, powiedzmy, owszem, mógłby występować, ale to chyba ma jednak silniejszy związek z uczuciem pewnego zniechęcenia, poczucia malejącej ważności tego, co się mówi, tego, na co można wpłynąć, co można z książką zrobić i tak dalej, i tak dalej. To raczej chyba jest związane z poczuciem słabnięcia, marginalizowania tej dziedziny kultury niż ze złym charakterem albo z jakąś interesownością, która byłaby brała górę. Ale można spojrzeć na to z bliska, z takiej perspektywy żabiej, ale można też spojrzeć na to z perspektywy nieco rozleglejszej i wtedy moim zdaniem będzie to lepiej widoczne. Otóż jeśli krytyka literacka nie ma się najlepiej, to po pierwsze wcale nie jest takie pewne, że to wskutek krytyków, że jest mniej osób utalentowanych, zaangażowanych, oddanych, chcących, odważnych, tak, chcących mówić i mających coś do powiedzenia, niż kiedyś. Chociaż oczywiście mamy w pamięci wielkich niezastąpionych, Jana Błońskiego, jego talent był oczywiście w dużej mierze niepowtarzalny, prawda? Talent Kazimierza Wyki, trudny do podrobienia, determinacja, odwaga, powiedzmy, kogoś takiego jak Zbigniew Bieńkowski, który był owszem wybitnym poetą, ale chyba przez długi czas i przez większość czytelników bywał brany za ciekawego bardzo krytyka. Pamiętamy krytyków, z którymi się dość często nie zgadzamy, no, ja się dość często nie zgadzam, ale których bardzo szanuję i których osiągnięcia z przeszłości wielce podziwiam, a to, co piszą dzisiaj, zawsze staram się porządnie przemyśleć, jak Tomasz Burek. Tak, jasne, to starsze pokolenie, już częściowo nieistniejące. Można by tu wymieniać dalej. Miało wielkie atuty. Być może my dzisiaj nie mamy tak silnych atutów, ale może mamy. Tak? Teraz musiałbym wymienić znowu szereg nazwisk, ale jak rozumiem, nie na tym rzecz polega. Kłopot polega na tym, że literatura zmalała w naszych oczach. Ona nie sama zmalała, ale zmalała w naszych oczach. Powiedziałem, w naszych społecznych, zbiorowych oczach jakoś zmalała. Zaskakująco łatwo na to pozwoliliśmy. Zaskakująco niebezpiecznie się to sprzęgło z takim przewartościowaniem dzisiaj nieomal wszystkiego. To znaczy ze swoistego idealizmu i z takiej estetyki polskich Japiszonów jeszcze w latach 80. na taką estetykę do Dorobkiewiczów i itd. Ale jeszcze tylko jedno. To jest oczywiście ważne, prawda? Znaczy ta malejąca postać literatury musi pociągnąć za sobą rzecz jasną, malejącą postać krytyki i krytyk nie jest w stanie prawie temu zapobiec, jakby bardzo był utalentowany, jakby Kazimierz Zwyka z Janem Błońskim, Marianem Staną, Jerzym Jarzębskim i tak dalej sprzęgli się razem, to nie jest to prawie do wykonania. Zgoda, panie profesorze, to bardzo łatwe oddanie literatury, o tym chciałbym porozmawiać, ale po informacjach Radio Tok FM, informacje już za niecałe dwie minuty, o 12.20 profesor Piotr Śliwiński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest państwa i moim gościem w tym poznańskim wydaniu programu Owczarek. Za minutę i 30 sekund informacje, po informacjach wracamy do naszej rozmowy. EKG. Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9 na program EKG. Zaprasza Maciej Głogowski. Reklama. Jestem zmęczony. Muszę odpocząć. Dobra, biorę urlop, zabieram rodzinę i jadę. Jadę do Białowieży. Ciszę, spokój i relaks gwarantuje czterogwiazdkowy hotel Best Western Żubrówka. Malina mi polecał. Świetna lokalizacja, pyszna kresowa kuchnia, wypasione śniadania, miła i pomocna obsługa, fajny basen, spa z grotą solną, rowerki, tenis, minigolf, no i ta Puszcza Białowieska. Rezerwuję www.hotel-żubrówka.pl. Także widzicie państwo, właściwie bez względu na to, czy popularne, czy niepopularne, czy ma wpływ, czy nie ma wpływu, u ludzi świętych słowo misja, misjonarstwo, pionier, pionierka, misjonarz, misjonarka
są to słowa bardzo znane, są to słowa na topie, które sugerują, że czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, będą wiedzieć, że prorok był wśród nich, pośród nich. I to są słowa z Biblii. Będą wiedzieć, że prorok był pośród nich, czyli misja. Małgorzata Moskowiec, zapraszam. Izraelska armia poinformowała o zestrzeleniu drona. Ten bezzałogowy samolot nadleciał z Gazy i spadł w pobliżu Aszdodu nad Morzem Śródziemnym. Palestyńczycy do tej pory nie przyznali się do tego, że była to ich maszyna. Saudyjski minister finansów zadeklarował, że jego kraj zgodnie z decyzją króla udzieli Strefie Gazy pomocy finansowej w wysokości 200 milionów riali, co w przeliczeniu daje ponad 53 miliony dolarów. Pieniądze te zostaną przekazane palestyńskiemu Czerwonemu Półksiężycowi. Mają trafić do ofiar izraelskich bombardowań i zostaną przeznaczone na najpilniej potrzebne lekarstwa oraz sprzęt medyczny. Południowo-koreański Samsung zawiesił współpracę z jednym ze swoich chińskich podwykonawców. Pojawiły się bowiem zarzuty, że ten zatrudnia dzieci. Sprawą tą zainteresował się także rząd w Pekinie. Wrak wycieczkowca Costa Concordia został ustawiony na wodzie i się na niej utrzymuje. W ten sposób po ponad 5-godzinnej operacji został przygotowany do transportu do Genui. Wrak statku odczepiono już od platformy, którą został oparty po podniesieniu z dna morza, a do portu ostatniego przeznaczenia poprowadzą go dwa potężne morskie holowniki. Nastąpi to za kilka dni. Pogoda. Niemal wszędzie może popadać. W kilku miejscach także zagrzmieć, zwłaszcza w południowej części Polski oraz w Trójmieście. Na termometrach od 22 stopni w Szczecinie, przez 26 w Warszawie i Poznaniu, do 28 w Lublinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek prosto ze studia Radia Tok FM w Poznaniu. Państwa i moim gościem jest profesor Piotr Śliwiński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama, właśnie nawet nie imienia, Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tak powinno być zrobione, tak. Ale ściślej w dokumentach jest imienia Adama Mickiewicza. Właśnie. W Poznaniu, oczywiście. Przed informacjami wspomniał pan o spadku znaczenia literatury, że tak łatwo oddaliśmy tę literaturę. I nie tylko o literaturze, w ogóle o kulturze tak się mówi, o tym właśnie złym społeczeństwie, które nagle zaczęło zwracać uwagę na inne wartości, czy inne wartości zaczęły być priorytetowe, a te, które kiedyś były ważne, gdzieś tam spadły w tych rankingach. Ja sobie tak myślę, że to jest takie trochę chyba, no, na pewno bardzo nienaukowe, ale takie założenie, że społeczeństwo idealne to jest społeczeństwo, które jest aktywne, proaktywne, które wyciąga rękę do bliźniego, które chce się angażować, które chce czytać, które chce uczestniczyć, które chce chodzić do teatru, które chce polemizować, debatować, jest otwarte, tolerancyjne. Tak, ale właściwie, panie profesorze, ale właściwie gdzie jest tak napisane? Może jest tak, że dopiero teraz mamy prawdziwą twarz społeczeństwa, że to społeczeństwo PRL-u i wcześniejszych to było społeczeństwo, które było takie, jakie było, czyli na przykład właśnie kultura była ważna, bo zostało w jakiś sposób w to wmanewrowane, tak? Zostało siłą wyciągnięte, zostało, no nie siłą, że pod kolbami, prawda, kolbami w drzwi za łomocą, tylko na zasadzie, że proszę bardzo, tak jak chodziliście na manifestacje pierwszomajowe, tak samo jak chodziliście na niedzielę czynu partyjnego, to może dlatego, żeście chodzili też do teatru czy opery i dlatego kupowaliście książki. Dowiedziemy was, tam będziecie zobaczyć, będziecie uczestniczyli w kulturze. Tak, a teraz mamy społeczeństwo, które mówi, nie interesuje mnie, co jest w teatrze, nie interesuje mnie, co jest w operze, nie interesują mnie książki, chcę leżeć na kanapie, chcę zmieniać kanały, nie chcę myśleć. Jak idę, to mam, chcę mieć gotowe jedzenie, przygotowane. Oczywiście są tacy, którzy właśnie, którym się chce, którzy coś tam, no ale ja nie chciałbym oceniać, że to jest lepsze, a to jest gorsze. Każdy ma prawo do jakiegoś modelu życia. Może teraz to jest właśnie to społeczeństwo, które mówi, nie chcemy literatury, chcemy coś może od czasu do czasu przeczytać, ale to... Proszę państwa, ale właśnie dlatego teraz jest najnowsza wystawa, która no niedługo to będzie miała już pół roku, w Muzeum Narodowym, proszę państwa, sztuka średniowieczna. Tak jak państwo wchodzicie, to po prawej stronie
stronie, że tam są takie eksponaty sztuki średniowiecznej, które można oglądać z przodu i z tyłu. I z tej, i z tamtej strony. No troszeczkę zahaczycie Państwo o warsztat, być może jak to było robione, jak to wygląda z innej strony. No bo rzeczywiście, proszę Państwa, człowiek, który zdobędzie zawód, no to musi nauczyć się wykonywać, robić, produkować, zaglądać, myśleć. A to, wiecie Państwo, jeżeli będziemy tylko odbiorcami, to będziemy tak jak ten Budda, który już takim był nieciekawym typem pod koniec, że gdy obwożono go po świecie, to on się pytał, a co ten człowiek tu robi, że człowiek umiera, a że człowiek choruje, a że człowiek cierpi, a co to jest, a co to jest? Także widzicie Państwo, unikanie pracy, unikanie twórczości, bo my tutaj mówimy o twórczości wszelkiej, no czyni z nas inwalidami, proszę Państwa, ludźmi takimi ciemnymi, którzy się nawet cofają i to bardzo wyraźnie cofają. Dlatego też, proszę Państwa, nie można tak tylko na zasadzie odbiorcy, prawda? Gapić się i słuchać. W Anglo-Ameryce Białystok zawsze pamiętam, mówiono dobre moje, dobre twoje, dobre moje, dobre twoje. Także tutaj, proszę Państwa, takie podejście tutaj tych typów szlachty z Saskiej Kępy francuskiej, czy dam wielkich, no wczoraj święto Francji miałyśmy, dzisiaj też i w ambasadzie, proszę Państwa, francuskiej będzie przyjęcie, nawet już się chyba zaraz zacznie, no to przecież do tego ogrodu będą pchały się takie grube, tłuste dziewoje, no połowa których zostanie wyproszona, no bo to albo będą sprawdzać zaproszenia, albo to trzeba się tu peciarsko zachować, podać rękę, ucałować. No, to są wszystko, proszę Państwa, takie jak nie oszustwa, to jest po prostu produkt szatana diabła, jego organizacji, produkt cywilizacji diabła, cywilizacji świata szatana. I tutaj jak się skończył, proszę Państwa, kongres przy trasie Łazienkowskiej na stadionie Legii, to tylko przecież Świadkowie Jehowy będą mogli normalnie funkcjonować w tym złym świecie, no bo przecież przyjęli pokarm duchowy. 3 dni siedzenia kołkiem na stadionie. Oczywiście tak mówię dosłownie, przesadnie, ale proszę Państwa, 1,5-godzinna przerwa, 1,5 godziny, tak, dyskusje niekończące się i odwiedzanie siebie. Także proszę Państwa, tylko Słowo Boże, tylko Biblia, bo ja wiem, dlaczego Wy nie chcecie czytać Pisma Świętego Biblii, bo wy myślicie, że to jest brewiarz, że to coś w rodzaju książeczki do nabożeństwa. A to fe, a to be, a to splunąć na to. I to, że wy tak myślicie, to jest też metoda szatana diabła. On was okręcił dookoła swojego palca. Podczas gdy w Biblii są same takie skarby korzennej cywilizacji ludzkiej, sprawy korzenne, sprawy podstawowe, bez których wy funkcjonować nie możecie. Zauważcie, jak się głupio tłumaczy Dorota w Radiu Tok FM, która mówi, że proszę Państwa, ale bez zarazek, bez tych takich różnych drobnych istotek, to my nie możemy funkcjonować, nie możemy być za bardzo czyści i się, proszę Państwa, myć często i żyć w niesamowitej higienie. Nie możemy tak, nie możemy, bo to w końcu kiedyś się na nas zemści. No, musimy umieć współpracować i teraz Państwa zobaczą, jak tutaj tym szlachcicom, damom tym takim, współpracować jest bardzo ciężko. Tam jak wino było francuskie serwowane, to niektóre takie podchodziły i rękę tam wyciągała bez kolejki, że nawet jej ręka wejdzie pomiędzy ludźmi, to sobie wino jakieś tam jedno weźmie i jak nawet jedno wino weźmie, to ona się cieszy, że jej się udało kogoś nabrać, no bo ona bez kolejki. To tam kolejka te 15 osób, to bardzo wino wyjątkowo, bardzo szybko szło kolejka z winem, także naprawdę nie można narzekać i porozmawiać w kolejce z ludźmi i popatrzeć się z tej strony, jak to życie wygląda.
przecież nikt ciebie tutaj nie zapędza do jakiegoś kieratu, do ciężkiej pracy. Tylko trzeba troszeczkę z ludźmi popatrzeć się na ludzi. Tak, płakać z nimi i śmiać się, prawda? Biblia nawet mówi, idź do domu żałoby, bo w niej poznasz prawdziwy sens życia. Czyli żeby człowiek był stonowany, kulturalny, szlachetny i tym takim szlachcicem biblijnym człowiek, żeby był, no to trzeba troszeczkę i tu popatrzeć, i tu. Dlatego nasze radio, Tok FM Conchita Extra, jest wszędobylskie, jest obrotowe, jest takie latające, proszę Państwa. Żeby więcej mogło wiedzieć, widzieć, niż tak jakby człowiek normalnie byłby odbiorcą, tak jak to w tej piosence, oczami widza, oglądasz świat. No wcale tak też nie jest, bo tutaj sytuacja ciężka w Polsce Polaków zmusza teraz do przyjrzenia się bliżej, co się z czego bierze, prawda? No i teraz jak już wam pozamykają zakłady przemysłowe, nie będziecie mieli co robić, bo chcieli z was szlachciców zrobić. Że Unia Europejska, no to w końcu zrobiła z was żebraków. A przecież lepiej, żebyście normalnie jak ludzie się spieszyli, do pracy szli. No i naturalnie żyli, byli, postępowali jak w USA. Tam jak się spytasz, how are you, to ci odpowiadam, very well, thank you. A tutaj ciągle, że ci głowa boli. Ciągle, że ci tak. I czy ty wstajesz o 5 rano, czy o 11 w ciągu dnia, to tu u Polaków będzie ciągle ten ból głowy. Tutaj też u Janka Witka jest takie niezadowolenie, że to, proszę Państwa, słońca nie ma, a że to deszcz pada, to wcale deszczu nie ma, bo to jakaś mrzaweczka będzie. Także ludzie się wszystkiego biorą, dają się nabrać, wszystkiego się boją, nie chcą przyjąć to, co im daje los, to, co im daje naturę. Także proszę być ludźmi, a nie tymi gadami. Albo na przykład na próbie ustanowienia się autorytetu. Biblia, tutaj miałam takiego kolegę Zbyszek Siwulec. On tam troszeczkę nawet zdaje się, że w więzieniu siedział za wojsko, potem miał jakiś wypadek, zaczął się jąkać i tak troszeczkę podobny jest do tego Michnika z Gazety Czerska. No to już ze 20-30 lat temu z nim chodziłam tu po Pradze. Bardzo oczytany człowiek, inteligentny, bardzo dużo, bardzo przydatny w każdym bądź razie. Nie to, że chodzi z tobą jakaś głoda i siedzi i ty musisz cały czas gadać, gimnastykować się, a przecież różnych ludzi spotykamy, prawda? Także on jest taką wspaniałą pomocą. I on nie ma osoby, której by nie udowodnił, nie pokazał, że tylko Biblia jest święta, Biblia jest Słowem Bożym, ale nie po to, żeby ją całować, jak papież wasz ziemię całuje, czy jakąś książkę, że nawet nie wie, co tam w tej książce jest, ale się tak przyjęło. Nie idź za tłumem w złym celu, Biblia mówi. Tłumnie, prawda, że za tłumem poszli, bo ten powiedział wariat, że to jest święte, to drugi wariat przyklepnął. Nie. Dlatego tutaj były te samochodziki francuskie, proszę Państwa, na Święto Francji, na francuskiej ulicy, takie samochodziki jednoosobowe, żebyście wy mogli pojąć, bo tutaj też poszły liście za mormonami, którzy tu od 20-30 lat szaleją po tej Warszawie i też okazało się, że się nie mogą przyjąć, no bo takich świętości to ludzie czytać nie chcą, no bo zresztą Księga Mormona jest trudna. Biblia jest praktyczna, Biblia jest praktyczniejsza. No ale skoro oni Biblii nie chcą uznać, nie chcą znać, proszę Państwa, bo myślą, że to brewiarz, no to ja się nie dziwię. Ale to są metody szatana. Wy macie się nie dać schizofrenii, różnym chorobom. Macie być chytrzejsi, a nie chcecie. Urzędnicy i to są jakby zwykli ludzie, a podobno także, nie wiem, ministrowie i ktoś. No ale polski tak? Model przecież też taki był, właśnie ten PRL-owski, właśnie te budki z piwem były, no, czy też bary piwne, to były miejsca, gdzie siedział sobie inteligent z profesorem, gdzie siedział sobie rzemieślnik. Zdarzało się tak, ale bym chyba trochę... Dlatego one były takie groźne dla systemu. One były dla systemu niesłychanie groźne, zdaję sobie z tego sprawę. Tylko no, to trudno mi poważnie objaśnić różnicę między polską budką a czeską gospodą,
Piwo jest mocniejsze chyba u nas. Tak. Piwo nie woda. Piwo nie wiem, mocniejsze niż czeskie piwo. Zdaje mi się, poza tym jesteśmy bardziej takim radykalnym narodem, więc do tego mocniejszego piwa podchodzimy z zapałem chyba większym niż Czesi do swojego. No nie, trudno mi to określić. A być może to jest oczywiście dziedzictwo historii. My wbrew pozorom z ogromnym zapałem odtwarzamy hierarchię, prawda? Odtwarzamy różnice, chronimy się w różnicach, w rytuałach. No lubimy, żeby ktoś był profesorem, a ktoś redaktorem. No dobrze, panie profesorze. Dobrze, super. Teraz, zastanówmy się, czy aby zrozumieć, skąd ten kryzys super. Krytyków, należałoby się cofać i analizować coraz to nowe, możliwe elementy, które miały wpływ i pewnie moglibyśmy się cofnąć jeszcze i w tył, i w boki. Jeszcze troszkę i parę poziomów w dół. Czy też spojrzeć w innym kierunku i zastanowić się, czy to jest, tak jak pan na początku mówił, taka sinusoida, że teraz jest może lekki dołek, ale za chwilę będzie świńska górka. A czy to jest jakieś proste, prosta medycyna, że tak po prostu zapytam, czy coś się da z tym zrobić? Zasadniczo nie chodzi o krytykę, którą również do pewnego stopnia uprawiam. Chodzi o literaturę. Tak, cokolwiek byśmy powiedzieli, jak bardzo działalność krytyka przypomina działalność pisarza, to ta różnica jest jednak nie do zmazania, nie powinniśmy próbować jej zmazać i za tą pokusą chodzi o literaturę. Dobra, mocna literatura i postrzegana jako ważna część naszego świata, ona krytykę, ponieważ to jest funkcjonalne, to czemuś się może przydać i naprawdę przydaje, odtworzy. Ale rzekłbym w ten sposób, że ta mocna literatura może jest jakoś tak w moim przekonaniu związana ze sposobem, w jaki my siebie postrzegamy i jakie mamy aspiracje. Jeśli ja to wnikłam w nieco większy obraz, tak, wkładam, czynię z tego problemu element pewnej panoramy, to z tego właśnie powodu. Znaczy, mnie się nie wydaje, że nie da się taką jakąś prostą zachętą, nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. To hasło mi się dosyć podoba zresztą, ale tak, albo cała Polska czytać. To są ważne rzeczy. Ja tego absolutnie nie neguję. Jakieś kluby czytelnicze. Czytam w łóżku. Właśnie, świetne. No o to chodzi. Żeby się spotkali czytelnicy. Tak? Czytam, nie pakuj mi się do łóżka. To jest moje hasło. Czytam. Nie no, pakuj się z książką. No, jakoś tak. Nie, ja czytam, to już nie lubię. No. A, no co też, panie redaktorze. No. Właśnie czytam, nie pakuj mi się do łóżka. To jest moje hasło. Przesadził pan, panie redaktorze. To już jest po prostu zawłaszczanie łóżka. No. Okej. To są ważne rzeczy. Takie ruchy czytelnicze, czy ożywiające czytelnictwo, to są bardzo ważne rzeczy. Ale mi się wydaje, że nie da się zrobić... Nie można z tego zrezygnować, ale zarazem nie da się jakby zakląć rzeczywistości, znaczy przekonać ludzi do czegoś, do czego oni przekonani nie są. Być może da się odtworzyć w niektórych ludziach, którzy o tym zapomnieli, albo w dzieciach czy młodzieży odtworzyć takie poczucie, że czytanie jest fajne, że to jest przyjemne. Mówili, że nieprzyjemne, a okazało się, że przyjemne. Proszę, jest to prawie tak fajne, tak przyjemne jak film. Załóżmy. No, coś takiego. To są istotne. Ale wydaje mi się, że równie istotne jest to przekonanie siebie i ludzi, że my nie jesteśmy w stanie za daleko zajechać na takim, jakby to powiedzieć, na tym grillu. Tak? To my za dużo nie zajedziemy. Za daleko nie zajedziemy. Na tym coraz szerszym telewizorze z kolejnymi milionami pikseli. Tak, znaczy, jako pewna zbiorowość, prawda? Znaczy, nie jesteśmy w stanie wówczas oprzeć się takim zjawiskom, które nas dezorientują, żenują, ale też właściwie wywołują przede wszystkim wrażenie bezradności. Znaczy my co pewien czas mamy poczucie takiej bezradności, przedziwnej bezradności, ale także bezradności umysłowej w tym znaczeniu, że słuchamy komentarzy, wypowiedzi rozmaitych osób bliżej rzeczywistości, tej na przykład rzeczywistości politycznej, ekonomicznej i tak. No ale co z tego, że te komentarze są się podobne, przewidywalne, podzielne przez dwa i tak dalej. No ja nie wiem, oczywiście nie mam na to żadnej recepty, ale powiedziałbym, że nie ma się z czego cieszyć. To znaczy, jeśli ktoś mówi, mniej czytamy, w związku z tym krytyka jest nam mniej potrzebna, no to powiedziałbym, nie ma się z czego cieszyć. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Piotr Śliwiński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Informacje już za minutę o godzinie 12:40.
bardzo zaangażowany w sprawę ekologiczną w czasach... Owczarek. Reklama. Dzień dobry, a co to, kiosk zamknięty? Angażował się przejściowo politycznie, kandydował na posła z ramienia Unii Wolności. Dzisiaj jest gotów, mając znacznie większe doświadczenie niż 16 miesięcy temu, podjąć się misji i tu znów potrzebne jest pewne wyjaśnienie. Misji rządu czysto technicznego, który ma doprowadzić do wyborów. W żadnym wypadku nie przeciwstawiamy sprawy szybkich wyborów i tego rządu. Po prostu przy tym rządzie uczciwe wybory są, łagodnie mówiąc, mało prawdopodobne. Jeżeli ktoś tu zgłasza protest, to ja radzę zajrzeć do taśmy, do tych rozmów, które były tutaj tam toczone. Otóż ta misja może doprowadzić do rozwiązania tego arcykryzysu politycznego, bo mamy nie tylko rząd, jak już mówiłem, niesprawny, koncentrujący się na propagandzie, grach socjotechnicznych, nieszanujący prawa, nieszanujący demokracji, konstytucji. Mamy rząd, powtarzam, skompromitowany doszczętnie i ośmieszony. Mamy rząd, który się odwołuje do metod policyjnych. Ale mamy przede wszystkim grupę, czy można nawet użyć określenie, klasę rządzącą, która najłagodniej mówiąc do tego, żeby kierować dużym europejskim państwem, się nie nadaje. Krótko mówiąc, jest kwestia rozwiązania kryzysu o charakterze zasadniczym. To może zostać dokonane tylko przez społeczeństwo w akcie wyborczym, ale do tego potrzebny jest rząd. Dlatego wnoszę o udzielenie rządowi Donalda Tuska wotum nieufności. Kaczyńskiego. Nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 15-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Otwieram dyskusję. Przypominam, że zgodnie z artykułem... Mam wrażenie, że do głosu zgłasza się też prezes Rady Ministrów, który podnosi rękę. Prezes Rady Ministrów ma prawo zabrać głos w każdym momencie debaty. Nie są dopuszczalne pytania jako odrębny element debaty. O głos poprosił prezes Rady Ministrów, pan premier Donald Tusk. Bardzo proszę. Do swojego wystąpienia sprostowanie? Proszę bardzo. Ja jestem dobrze wychowany. Powiedziałem, że było spotkanie ministra Rostowskiego z prezesem Belką, a to oczywiście chodziło o ministra Sienkiewicza. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana premiera Donalda Tuska. A debata nad udzieleniem wotum nieufności rządowi Donalda Tuska. Głos zabrał prezes Kaczyński. Teraz pani marszałek, poprosił premier Donald Tusk. Panie, panowie posłowie. Mamy bardzo poważny problem do rozwiązania. Problem politycznego przedsięwzięcia, jakie zaprezentował przed chwilą prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. To nie jest pierwsza tego typu próba. Trzeba dzisiaj sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z taką konsekwencją godną lepszej sprawy PiS i jego prezes usiłują raz na jakiś czas, oczywiście wykorzystując procedury ustrojowe, unieważnić wynik każdych kolejnych wyborów od 2007 roku.
jest... Trudno właściwie rozpocząć to wystąpienie bez odniesienia się do ostatniego, tego jednego zdania, które pan prezes wygłosił na mównicy, mówiąc, że musi sprostować jedną nieścisłość w swoim wystąpieniu. Problem polega na tym, że skoro zdecydował się na sprostowanie jednej nieścisłości w swoim wystąpieniu, muszę go zastąpić, żeby sprostować kłamstwa i nieścisłości, z jakich zbudowane było wyłącznie pańskie wystąpienie. Po pierwsze, pierwszą część pańskiego wystąpienia poświęcił pan na recenzję sytuacji gospodarczej i finansowej, w drugiej części sytuacji politycznej. Nie pierwszy raz w czasie wniosku o wotum nieufności dla rządu lub dla poszczególnych ministrów przedstawiciele PiS-u posługują się całą serią półprawd, nieścisłości albo wprost kłamstw. Dzisiaj jednak pobito wszystkie rekordy. Na przykład, bo pozwolę sobie oczywiście na wybranie tych najbardziej soczystych przykładów niekompetencji lub złej woli mojego przedmówcy. Pan prezes Kaczyński rozpoczął swoje wystąpienie od wątku na temat polskich dróg i autostrad. I usłyszeliśmy z tej mównicy, że pan prezes Kaczyński jest zdezorientowany i nie bardzo wie, co jest prawdą. I podał kilka danych dotyczących długości autostrad i dróg ekspresowych. Otóż problem polega na tym, panie prezesie, i wiem, że to jest dla pana jeden z głównych powodów pańskiej irytacji, że pan właściwie przekazał prawdziwe informacje, tylko w taki anachroniczny sposób. To znaczy nie przyporządkował pan tych informacji poszczególnym etapom budowy dróg i autostrad. Ma pan rację. Mógł pan przeczytać kilkanaście miesięcy temu, że to było 900 kilometrów. I kilka miesięcy temu, że to było 1200 kilometrów. I te dane nie są fałszywe. One po prostu pokazują, że to, co przez stulecia nam nie wychodziło, przez ostatnich 7 lat wreszcie zaczęło nam wychodzić. I oczywiście nie gwarantuję panu, że te dane, które teraz panu przedstawię, będą aktualne za miesiąc czy za dwa miesiące. Znaczy jestem pewien, że te dane znowu będą inne, znowu będzie więcej jednej i drugiej kategorii dróg. Ale żeby pan nie miał już żadnych wątpliwości, to ostatnią daną, jaką pan podał, 1472 km autostrad, to też już jest nieaktualne. To znaczy dane z dzisiaj to jest 1521,5 km autostrad i blisko 1300 kilometrów dróg ekspresowych. I dlatego, ale mówię o tym, ponieważ w dalszej części swojego wystąpienia pan prezes wybrnął dalej w albo fałszywe interpretacje, albo niekompetencje, albo najzwyczajniej w świecie kłamstwa. Poświęcił pan sporo czasu kondycji finansowej Polski, takim kategoriom jak deficyt i dług publiczny. Jest mi przykro, że w swoim wystąpieniu pomylił pan te dwie kategorie, ale do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Natomiast ja panu dedykuję coś, co chyba będzie najbardziej zobiektywizowaną oceną tego, w jaki sposób Polska poradziła sobie w ciągu ostatnich 7 lat, kiedy odpowiadam za pracę polskiego rządu, jeśli chodzi o kwestie finansów publicznych, wzrostu gospodarczego i deficytu. No, o pańskiej dyspozycji oddam tłumaczenie artykułu choćby z The Economist, który aż z pewną przesadną swadą podkreślał to, że to, co w Polsce się udało, budzi naprawdę wielki respekt i uznanie we wszystkich europejskich stolicach. Pojawiło się tam nawet takie zdanie, że gdyby Unia Europejska w całości tak gospodarowała jak Polska w ciągu tych 7 lat, to bylibyśmy wszyscy w bez porównania lepszym miejscu. Jeśli chodzi o te konkretne dane, to z całą pewnością przynajmniej część posłów opozycji na pewno ma orientację,
że wychodzimy właśnie z procedury nadmiernego deficytu, stosując przez te 7 lat bardzo ostrożną i dzisiaj akceptowaną przez wszystkich obserwatorów metodę. To znaczy nie dusić wzrostu poprzez nadmierne cięcia, a równocześnie w elementarnych ryzach trzymać tempo długu i przede wszystkim wzrostu długu i deficyt. I dzisiaj daje to taki efekt, że Polska jest, i tego nawet pan prezes, nawet kłamiąc, nie jest w stanie zakwestionować, że dzisiaj Polska jest państwem, które jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w ciągu tych 7 lat, zostawiła w tyle za plecami całą Europę. I te dane, ja wiem, że te dane przez gardło koleżankom i kolegom z PiS-u nie przechodzą, ale mogę je jeszcze raz przypomnieć. To jest skumulowany wzrost w czasie tych lat, kiedy odpowiadam za polski rząd. To jest 20% wzrostu, przy średniej europejskiej około 0% wzrostu. Drugie państwo, Słowacja, to jest 7% wzrostu. Uzyskaliśmy to w ciągu 7 lat, a przede wszystkim mówię o tych krytycznych latach z punktu widzenia finansów Europy i świata. Kiedy mówi pan o zagrożeniu stagnacją, przypomina pan wyniki z lat 2012 i 2013, to my wszyscy tutaj z wielkim napięciem obserwowaliśmy to, co się dzieje w całej Europie i w Polsce i nikt właściwie już nie obstawiał, że będzie kraj, szczególnie tej wielkości jak Polska, który umknie spod tej brzytwy kryzysu, to znaczy utrzyma wzrost. To wydawało się nieprawdopodobne. Ja mogę przypomnieć zresztą prognozy pańskie i pańskich popleczników, w tym także ekonomistów, którzy zakładali, nawet nazwali własne przedsięwzięcie ekonomiczne, nawiązując do Armagedonu, zakładali kompletną katastrofę. Nawet kiedyś odnieśliśmy tu wszyscy wrażenie, że niektórzy za tę katastrofę się modlili. Mam dla pana przykry komunikat. Nie dość, że w roku 2012 i 2013, w tych latach, które pan wspomniał, Polska była pozytywnym rekordzistą w skali Europy, to w roku 2014 spodziewamy się większego wzrostu, większego nie tylko niż ten, który planowaliśmy, o niebo większego niż ten, o którym pan myśli, ze względu na ten kanon pesymizmu, jaki pan wyznacza w polskiej polityce, ale także większy niż sami przewidywaliśmy na początku roku. Dotyczy to także roku 2015. Stąd ocena instytucji międzynarodowych w odniesieniu do polskiego deficytu i polskiej gospodarki wyższa niż kiedykolwiek wcześniej w relacji do innych państw. Mówił pan o szkołach. Tutaj bezpiecznie dla samego siebie używał pan sloganu nierozwiązane, nierozwiązane, nierozwiązane. No, rzeczywiście, szkoły nie są rozwiązane. To fakt. W niektórych, tak jak sam pan wspomniał, w niektórych polskich miejscowościach samorządy, w tym szczególnie pisowskie, przesadzały, jeśli chodzi o zamykanie szkół. Mamy tutaj dość przygnębiającą dla pana i pańskiego ugrupowania statystykę. Ponieważ każdy kompetentny na tej sali wie, że za decyzję o ewentualnym zamykaniu szkół, głównie ze względu na sytuację demograficzną, odpowiada samorząd. Ale chcę uspokoić państwa, oceniamy decyzję samorządów generalnie jako raczej racjonalne. Są oczywiście przypadki, które wymagały interwencji, ale generalnie samorządy starają się działać w tej kwestii racjonalnie. Natomiast wtedy, kiedy my, Polacy, z taką dumą usłyszeliśmy i wynikało to z kilku międzynarodowych badań, że nasze dzieci, szczególnie jeśli chodzi o szkołę podstawową i gimnazjum, są w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o jakość wykształcenia. W tym samym czasie pan z tej mównicy mówi o dramatycznej sytuacji, szczególnie w gimnazjum. Ja wiem, że trzeba mieć dużo wyobraźni, dużo doświadczenia, żeby kompetentnie opowiadać o tym, co się dzieje w szkołach, co się dzieje z naszymi dziećmi. Chcę pana zapewnić, że nie tylko zobiektywizowane wyniki pomiarów międzynarodowych świadczą o tym, że udało się pokonać ten dramatyczny, bo trwający wiele, wiele lat, tę dramatyczną zapaść, jeśli chodzi o jakość nauczania. Jest to oczywiście wysiłek przede wszystkim nauczycieli i rodziców, ale także organizacja
systemu oświaty w Polsce zaczęła wreszcie przynosić pozytywny efekt. Wspomniał pan o zbrojeniu, że za mało pieniędzy poświęcamy tej dziedzinie życia. Chcę powiedzieć, że i to dedykuję także tym wszystkim, którzy wątpią w polski wysiłek, jeśli chodzi o modernizację polskiej armii, że my dzisiaj jesteśmy przedstawiani w NATO, nie w Unii Europejskiej, w NATO, jako absolutny wzór, jeśli chodzi o wysiłek finansowy na rzecz modernizacji armii właśnie w ostatnich kilku latach. W tych 5 latach to Polska ze wszystkich państw natowskich poniosła największy wysiłek, jeśli chodzi o wzrost wydatków na modernizację armii. Największy, nie najmniejszy. To dzisiaj ustępujący sekretarz generalny NATO i nowy sekretarz generalny NATO, będąc w Warszawie, jeden i drugi mówią mi, jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że przynajmniej o Polsce będziemy mogli mówić na najbliższym szczycie NATO w Walii, jako przykładzie państwa, które w tych latach wyciągnęło prawidłowe wnioski i inwestuje naprawdę duże środki, naprawdę w modernizację, a nie w wydatki fikcyjnie zapewniające zwiększenie obronności. Pański wątek o Ukrainie i o Rosji. Już kilka razy mieliśmy okazję tutaj spierać się na temat absolutnie fundamentalny dla polskiej, dla istnienia państwa polskiego i dla polskiej. To znaczy, w jaki sposób prowadzić odważną i równocześnie odpowiedzialną politykę wobec Rosji i wobec Ukrainy. Tak jest, powtórzę te same słowa, które powiedziałem kilka miesięcy temu. Polska, póki jestem premierem polskiego rządu, nie stanie na czele antyrosyjskiej krucjaty. Polska będzie prowadziła, tak jak do tej pory, odpowiedzialną politykę wspierania suwerenności Ukrainy i myślę, że z bardzo dobrymi skutkami, jak do tej pory. To, co pan wydrwił w sposób taki, powiedziałbym, niegodny, czyli wielki wysiłek wielu Polaków, w tym polskiego rządu, w czasie Majdanu w Kijowie. To, co tak bardzo doceniają Ukraińcy. Chciałby pan kiedyś w życiu usłyszeć te słowa, jak usłyszałem od prezydenta Poroszenki na temat działań polskiego rządu i podziękowań za to wszystko, co Polska zrobiła w sposób odpowiedzialny dla Ukrainy. A równocześnie staramy się unikać i będziemy to robić takich działań, które naraziłyby Polskę na zbyt wielkie koszty. Tak, dzisiaj w Europie mamy bardzo wyraźnych przeciwników i konkurentów, jeśli chodzi o naszą politykę wschodnią Unii Europejskiej. Tylko, że jest dokładnie odwrotnie, niż to pan zasugerował w swoim wystąpieniu. Otóż jeśli dzisiaj istnieje pewien problem, który musimy codziennie, permanentnie rozwiązywać w relacjach ze wszystkimi bez wyjątku partnerami europejskimi, to jest problem eliminowania czy redukowania tego fałszywego obrazu, że Polska to jest rusofobiczny kraj z rusofobicznymi władzami i ktokolwiek w Polsce rządzi, zawsze Polska będzie organizowała Europę w jakiejś awanturze antyrosyjskiej. To jest tak naprawdę jeden z najpoważniejszych dylematów polskiej polityki dzisiaj, nie tylko w Europie, także wobec Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób zachować wiarygodność państwa odpowiedzialnego, obliczalnego, nie pakującego sąsiadów w awantury, a równocześnie państwa, które stanowczo będzie broniło swoich interesów na wschód od naszych granic. I jestem przekonany, że dzisiaj Polska zbiera dobre żniwo tej polityki, chociaż te ryzyka są oczywiste. I są to ryzyka związane z próbą zbudowania wokół polskiej atmosfery jako państwa, które naraża Europę na nieustanny konflikt z Rosją. Z całą pewnością tego typu nieodpowiedzialne wypowiedzi jak pańska, to znaczy, że Polska powinna stanąć na czele takiej... Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzice, módl się za nami. Przeczysty stróżu dzielicy, kryzys aparatu państwowego, jego korporacjonizację. Mamy kryzys służb mundurowych, mamy niebywały wręcz bałagan w służbach specjalnych. Mamy kryzys polskiego samorządu, który ma ogromne zadania i nie ma na to środków. I można by te zarzuty, które wtedy tutaj padały, mnożyć. Ten zarzut jest w dalszym ciągu aktualny. Doprowadziliście do kryzysu polskiego państwa. I wreszcie, Wysoka Izbo, sprawa polskiej polityki zagranicznej. Otóż ta polityka zagraniczna
została ostatnio zweryfikowana. W sytuacji dość dramatycznej, w sytuacji ukraińskiej. Ja przypomnę te wszystkie wystąpienia, które odrzucały naszą bliską współpracę z nierosyjskimi państwami postradzieckimi, a więc także z Ukrainą i które koncentrowały się na Rosji, budowały perspektywy jej demokratycznych przemian, przyjaznych stosunków. Co się stało? No stało się to, co żeśmy wszyscy widzieli. Ale jeśli spojrzeć na fakty, to trzeba pamiętać, że najpierw mieliśmy do czynienia z reakcjami niezwykle sceptycznymi. Kto będzie płacił, czy opozycja chce płacić, ma skorumpowane państwo ukraińskie. Przypomnijmy sobie ten wpis do Twittera, ta dziwna metoda prowadzenia polityki przez ministra spraw zagranicznych. Później nastąpiła aktywizacja, której finałem było straszenie śmiercią ludzi, którzy przywodzili opozycji ukraińskiej w momencie, kiedy Janukowicz już był spakowany przed ucieczką do Moskwy. Chodziło najprawdopodobniej o to, żeby skłócić ich z Majdanem, żeby rozbić ten związek, który był podstawą całego przebiegu wydarzeń na Ukrainie. Albo też chodziło po prostu o skrajną głupotę i kompletną nieumiejętność rozpoznania sytuacji. Dalej, proszę Państwa, mamy nerwową aktywność, także tutaj wewnątrz, w Polsce. Bardzo twarde słowa, ale szybko wycofane. Szybko premier oświadcza, że nie staniemy na czele antyrosyjskiej krucjaty. Szybko rezygnujemy z wejścia w tą rolę, która nam dawała pewne znaczenie w Europie. Bo kiedy za naszych rządów należeliśmy do tych trzech państw, które się przeciwstawiały wchodzeniu Rosji w Europie, przeciwstawiały się nadmiernym wpływom rosyjskim, to wtedy to znaczenie mieliśmy. Właśnie dlatego, że w jakiejś bardzo ważnej sprawie zajmowaliśmy odrębne stanowisko. Tu to straciliśmy i Wysoka Izbo, zostaliśmy ze sprawy ukraińskiej wypchnięci. W tej chwili ta sprawa jest załatwiana bez nas. Chociaż jesteśmy sąsiadem Ukrainy, obok Rosjan największym i powinniśmy w tym uczestniczyć. To jest kwestia naszego znaczenia. Naszym zasobem znaczenia jest wschód, ale oczywiście nie Rosja, bo tutaj relacje są takie, jak to określiła historia, tego łatwo nie zmienimy, tylko właśnie państwa postsowieckie, postradzieckie, ale nie Rosja. I z tego żeśmy zrezygnowali, to przegraliśmy w sposób haniebny, ośmieszający. A do tego jeszcze dochodzą te niezbyt skuteczne, to jest łagodne określenie, ale chcę dzisiaj być grzeczny, bo wiem, jak się zachowują przedstawiciele rządzącej dzisiaj partii. Otóż inicjatywy odnoszące się do spraw energetycznych, mamy do czynienia z zupełną nieumiejętnością wykorzystywania tych możliwości, które przedtem zdobyliśmy na Bliskim Wschodzie, przecież mieliśmy uczestniczyć w procesie pokojowym w Afryce. Krótko mówiąc, z rezygnacją ze wszystkiego albo utratą, bo trudno mi powiedzieć, czy to było świadome, czy nieświadome, wszystkiego, co mogło budować pozycję naszego kraju, co mogło budować pozycję polskie na arenie międzynarodowej. Ja już nie mówię o takich sprawach, o których wspominałem 16 miesięcy temu, jak na przykład starania o wejście do G20, które nie byłyby na pewno na początku skuteczne, ale sam fakt starania się już państwo jakoś lewaruje. Otóż z tego wszystkiego zrezygnowano. Polska polityka zagraniczna, abstrahuję przez cały czas od stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, bo o tym jeszcze powiem. Polska polityka zagraniczna poniosła klęskę. Poniosła klęskę w Wilnie, gdzie padło Partnerstwo Wschodnie. Poniosła klęskę w swoich kolejnych etapach. I ten zarzut pozostaje w dalszym ciągu aktualny.
Krótko mówiąc, gdyby nawet nie było taśm prawdy. Prawdy, proszę Państwa. Otóż, gdyby nawet nie było taśm prawdy, to byłyby w dalszym ciągu podstawy do tego, żeby złożyć wniosek o wotum nieufności. Ale ponieważ ostatnio w dyskursie publicznym pojawiają się takie sądy, takie sformułowania, taka opowieść, jak to się dzisiaj mówi, która sprowadza się do tego, że te taśmy w gruncie rzeczy dobrze prezentują Platformę Obywatelską, że w gruncie rzeczy Platforma Obywatelska powinna być z nich dumna, bo to słowa premiera, może nieco wyostrzone, ale w każdym razie oddające istotę rzeczy, to w takim razie warto jeszcze o tych 16 miesiącach powiedzieć coś jeszcze. Otóż przez cały ten czas nad tym rządem było coś, co można by określić jako chmura różnego rodzaju afer, aferek, skandali, sytuacji dwuznacznych. Ja mam tam taki spis, 72 wydarzenia. No nawet jeżeli moi młodzi koledzy, którzy to przygotowali, troszkę przesadzili, to jest tego dobrze przeszło 60 wypadków. To są rzeczy duże, jak afera informatyczna, jak ta afera w Małopolsce z liniami szerokopasmowymi, jak sprawa lasów państwowych, to jest skandal, sprawa SKW i tej umowy z Rosją, to też jest skandal. I można by tych dużych wymieniać wiele. Są średnie, tak jak media, czy na przykład opłacanie z funduszów publicznych kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. I są takie drobne, śmieszne w rodzaju zegarków, czy wydania kilkuset tysięcy złotych na garnitury, koniaki, czy cygara. Krótko mówiąc, są różne. Są deszcze, deszczyki, ale one bez przerwy padają. To jest, można powiedzieć, taki swego rodzaju sos, albo inaczej mówiąc, taka pogoda, którą tworzy ten rząd. No tylko, że Wysoka Izbo w pewnym momencie doszło do oberwania chmury. Także, proszę Państwa, nie Francja, nie żadna francuska rocznica, ale bitwa pod Grunwaldem. Cóż, jak palicie, swego nie znacie. To będzie na pewno przedmiot niejednej rozprawy naukowej. Ale parę rzeczy warto powiedzieć. No nie tylko językoznawczej, panie pośle, chociaż językoznawczej z całą pewnością też. Sądzę, że pierwszy element, który tutaj trzeba bardzo mocno wybić, to jest pogarda. Pogarda tej grupy rządzącej dla społeczeństwa. I tu nie chodzi tylko o takie słowo jak murzyństwo. To jest słowo właściwie neutralne, określające kolor skóry, ewentualnie pochodzenie z Afryki. Ale tutaj zostało użyte z wyraźnym zacięciem rasistowskim. Ale to jest prawda, że tutaj to nawet jak ten Jan Witek tu wypowiada się, ja dopuszczam, tak moderuje troszeczkę dyskusję, rozmowę, prowokuje i jak ta Litka, która uciekła na wioskę spod Poznania, ją przecież przywieźli, nie z Poznania, z wioski, no bo przecież to jest Jelenica i ona tutaj łazi, gruba jest i to te kopyta i te piersi i te cycy i to wszystko, że rano, dzisiaj o 6 była pobudka, no nawet na moim telefonie też była dla niej pobudka o 6, no to ona łazi, drzwiami tutaj piszczy, stuka, puka, no to dajcie spokój. No ale ona jednak wraca tutaj jako ta szlachcianka, bo ona marzy. I jako ta tupeciara, to już ode mnie nawet ten Janek Witek się nauczył mówić, że tupeciara. No, że wszędzie bez kolejki, że chamka. No, ale to ciepłe było, że wczoraj ona... Dzieci było mało, nie było komu tutaj na święcie Francji malować, rysować, że proszę Państwa, ona z dziećmi razem malowała, Litka Lipska z dziećmi rysowała. To było takie sympatyczne. No i to, że ten Jan Witek też mówi, że ona potrafi do biblioteki chodzić, książki czyta na komputerze, że do Biblioteki Narodowej. Że dobrze, że na dwa fronty, ja mniej, niech na 6 i niech na 7 też frontów Litka Lipska leci. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te
oczywiście buziaczki przesyłamy. Tutaj będziemy wracać i wielokrotnie do rzeczy, które nas nurtują, które nas niepokoją, no bo proszę Państwa, żeby tak gadać, co było 30, 40 lat temu, 50, że tutaj bardzo dużo bogatych ludzi, albo że na Mokotowie mieszka bardzo dużo ludzi, tutaj bogatych w Polsce, którzy potracili majątek, pieniądze i ten autorytet ich też jest już nijaki, to samo tu na francuskiej, to samo na saskiej, że ludzie są nikim, że ta Unia Europejska, jak o tym mówią, wtórny drugi komunizm, z tym, że nie wschodu, ale z zachodu, no, jakby po prostu ocenia wszystkich komputerowo i wpuszcza w takie maliny, że jesteś nikim, niczym, że jesteś pionkiem. No, także komputer nic nie robi, a ciebie czyni pionkiem, że jesteś nikim, że jesteś niczym, ale masz numer, ale masz numer.